Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o najbardziej niebezpiecznym gatunku, który pojawił się na Ziemi, zresztą nie tak dawno. Chciałbym Ci zwrócić uwagę na to, jak bardzo jest niebezpieczny, może nie zdajesz sobie z tego sprawy, jak bardzo jest inwazyjny, jak wiele zła wyrządza. Co Ci to da? Poprzez ten film zdasz sobie sprawę z niebezpieczeństwa, a zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa, łatwiej mu zaradzić. Powiem Ci też, co możesz zrobić, żeby ratować siebie, ratować swoich najbliższych, a może nawet i uratować świat przed tym gatunkiem. Tak jak Ci powiedziałem, gatunek ten pojawił się nie tak dawno. Wszystko szło dobrze, wszystko się rozwijało, wszystko rosło, kwitło, było cudownie. I nagle pojawił się gatunek. Na początku nic nie zapowiadało, że to będzie coś złego, że coś złego z tego wyniknie. Było ich niewielu, niewiele. Jakoś wpasowali się w nisze tego świata, w nisze ekologiczne tego świata i wszystko szło dobrze i nawet nie musiało się to skończyć tak, jak się kończy w tej chwili. Natomiast ten gatunek zaczął mutować. I to mutować wielokrotnie. Z każdą mutacją nabierał więcej agresywności, więcej zachłanności. Stawał się bardziej inwazyjny i bardziej niszczący. Doszło do tego, że w tej chwili nawet już cała Ziemia jest zagrożona. Jest to gatunek wyjątkowo wredny, paskudny, ale też jedyny gatunek, który jest w stanie tą Ziemię ocalić. Chyba już wiesz, o czym mówię. Mówię o człowieku. Człowiek jest istotą, która zamiast wpasować się do ekosystemów, zamiast podtrzymywać ten cudowny rozkwit, jaki był przez jego pojawieniem się, a przecież to było nie tak dawno. Zobaczmy, jaka długa jest historia Ziemi. Zaczął niszczyć. Zaczął niszczyć, zawłaszczać, bezmyślnie nawet psuć. Jak to zatrzymać? Jak to zatrzymać, co ty możesz zrobić? Powiesz, ja sam. Nic nie mogę tutaj zrobić. Tak, samotnie nie. Natomiast, tak jak Ci mówiłem kiedyś, w każdym problemie tkwi jego rozwiązanie, w każdym demonie tkwi ziarno samozagłady, taki jak w Tobie tkwi sposób powstrzymania tego, co się dzieje. Może nie całościowo, ale każdy z nas jest jakby trybikiem w maszynie, każdy z nas ma swoje zadanie do wykonania. Dlaczego nie widzimy tego, w jaki sposób i co mamy wykonać? To wszystko zostało zaciemnione, zagmatwane. Nie widzisz tego, bo nie jesteś w całkowitej czystości. Więc żeby zobaczyć, jak uchronić siebie, jak wykonać swoją część w pracy, w ratowaniu świata, trzeba się najpierw całkowicie oczyścić. Wtedy zobaczysz jak na dłoni. To jest to, co niektórzy nazywają karmą, inni nazywają planem Boga wobec ciebie. Masz swoje zadanie do wykonania. Ale żeby zauważyć, co zrobić, jak zrobić i kiedy zrobić, musisz się oczyścić. I tu oczyszczenie polega troszeczkę na czym innym niż to, co mówiłem na swoich poprzednich filmach. Żeby się oczyścić, musisz pozbyć się skutków tych mutacji, które cały nasz gatunek przeszedł. Jak to zrobić? Sprzeciwstawić się tym mutacjom i ich skutkom. Wyrzucić z siebie to, co one spowodowały. Podam Ci kilka przykładów. Może powiesz, ja jestem w porządku, żyję w zgodzie z naturą, wszystko robię dobrze, ale czy na pewno? Na przykład
Jedna z tych mutacji. Zachłanność. Totalna zachłanność, która tkwi w gatunku ludzkim. Powiesz, ja tego nie mam, ale na pewno. Popatrz na małe aspekty. Przypomina mi się, kiedyś byłem na takim przyjęciu organizowanym przez pracodawcę dla pracowników. Było dużo dobrych rzeczy. I normalni, zwyczajni, fajni ludzie pchali to w siebie tak, pchali to dokąd im nie wyszło uszami. Czy to nie jest zachłanność? Czy inny przykład. Teraz idzie lato, ciepło, będą prawdopodobnie dla reklamy rozdawać jakieś napoje na ulicach. Załóżmy, że nie lubisz napojów na słodzikach. Akurat to, co będą rozdawać, to będzie zimniutka, schłodzona puszeczka napoju na słodziku. I co, nie weźmiesz? Jeżeli weźmiesz, to jest zachłanność. Wiele może być innych przykładów. Popatrz na swoje życie. Życie daje nam wiele i nie mów mi, że ty od życia dostajesz same cierpienia. Masz co jeść, masz się w co ubrać, masz gdzie spać, masz względne poczucie bezpieczeństwa, masz chociażby ten komputer czy telefon, na którym ten film oglądasz. Życie daje nam wiele. Czy bierzesz od tego życia tylko to, co jest ci potrzebne? Czy czasami weźmiesz ciutkę więcej? Ta ciutka więcej to już jest zachłanność. Pozbądź się tego. To jest jeden z etapów oczyszczenia. Inwazyjność. Jedna z najgorszych cech gatunku ludzkiego. Czy nie ma w tobie żadnej inwazyjności? Powiesz, nie jestem żadnym konkwistadorem, nic nie zdobywam, nie przeprowadzam żadnych szeroko zakrojonych inwazji, ale na korytarzu, w biurze, w szkole dwie osoby rozmawiają. Czy nie wyciąga ci się ucho, żeby podsłuchać, usłyszeć, o czym mówią? To jest inwazja. To jest inwazja w ich prywatny teren. Czy nie próbujesz swoich dzieci dorosłych już, czy wnuków zmusić do postępowania takiego, czy chociażby nakłonić do takiego postępowania, jakie ty uważasz za słuszne? Przecież to są dorośli ludzie, którzy mają swoje życie. Owszem, jeżeli pytają cię o radę, jak najbardziej trzeba takie porady udzielić, ale jeżeli cię nie pytają, a ty starasz się wejść w ich życie, zawłaszczyć ich życie, to jest inwazyjność. Pozbądź się inwazyjności. Okrucieństwo. Bezmyślne okrucieństwo. Powiesz, nie, to absolutnie już tego nie powiesz, że mnie dotyczy. Zastanów się, czy bezwiednie, a raczej tutaj powiedziałbym bezmyślnie, nie zadajesz komuś cierpienia. Czasami chodzę taką dróżką, ścieżeczką, chodniczkiem. Po deszczu włazi tam mnóstwo dżownic, a ja czasami się śpieszę. Gdyby ktoś mnie zobaczył z boku, uśmiałby się, bo pomyślałbym, że tańczę jakiś dziki taniec derwisza. Odprawiam, po prostu nawet śpiesząc się, robię wszystko, żeby na żadną z nich nie nadepnąć. Czy ty śpiesząc się uważasz, co masz pod nogami? Czy bezmyślnie, przez nieuwagę nie zadajesz cierpienia? Tu jestem też wiele innych rzeczy. Odnosi się to też do ludzi. Czasami, żeby błysnąć, powiesz coś, co kogoś ośmieszy. Co sprawi, że ktoś będzie wyglądał idiotycznie. Czy to nie jest bezmyślne zadawanie cierpienia? Jest wiele takich spraw. Jest i w tych trzech dziedzinach, i w różnych innych dziedzinach. Wiele spraw, gdzie te mutacje naszego gatunku wbiły ci fałszywe wzorce, niewłaściwe wzorce, powiedziałbym nawet wredne wzorce, które się ciebie trzymają, bo one są w nas od tysięcy lat. Pozbywając się tego, oczyszczasz się i nagle, nawet bez specjalnego myślenia, kombinowania, jeżeli się tych wzorców pozbędziesz, zrozumiesz, co masz zrobić, kiedy zrobić i jak. A zapewniam cię, że robiąc to, poczujesz coś
co być może w życiu kilka razy było twoim udziałem, może nie, poczujesz bezgraniczne szczęście, że robisz to, co jest właściwe. Szukaj. Szukaj tych mutacji, które na ciebie wpływają. Najprostszym sposobem jest to, że jeżeli coś w innych, w postępowaniu innych ludzi ci przeszkadza, coś cię odrzuca, coś cię mierzi, od razu popatrz na siebie. Czy chociaż w malutkim stopniu ty też nie postępujesz w ten sposób. Nawet jeżeli to jest minimalne, to i tak to trzeba wykorzenić. Wykorzenić całkowicie, żeby pozbyć się zmutowanych wzorców, zmutowanej psychiki, zmutowanego ego, złej energii. Jeżeli to zrobisz, dostrzeżesz prawdę. A propos prawdy, czy nigdy nie kłamiesz? A widziałaś zwierzęta, które kłamią? Pozbądź się tego wszystkiego. Staniesz w prawdzie, staniesz w słońcu, staniesz w świetle. Będziesz robić to, co jest tobie przeznaczone, co do ciebie należy. I przez takie postępowanie osiągniesz niesamowitą satysfakcję. Uratujesz siebie i dołożysz swoją cegiełkę do ratowania świata. Ten świat może być naprawdę piękny i cudowny. Tylko każdy z nas musi zrobić to, co do niego należy. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia.